Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem Michał Nowak z redakcji Nowego Ładu. Witam cię serdecznie, Michał. Witam również i dzień dobry Państwu. Michał, co tak naprawdę dziś dzieje się na froncie ukraińskim? Nie dosyć, że mamy jakoby jakąś ciszę informacyjną, coraz mniej materiałów dotyczących tego, co dzieje się typowo pod względem wojskowości, więcej tematów pobocznych związanym z wojną ukraińsko-rosyjską. Czy mamy przystój na froncie? Czy ta wojna zamieniła się w jakiś konflikt pozycyjny? O ile mnie pamięć nie myli, ostatni raz rozmawialiśmy jakieś 2 miesiące temu i już wtedy skupialiśmy się mocno na tym, że obserwujemy działania o charakterze mocno pozycyjnym, bardzo ograniczone działania. Co prawda inicjatywa pozostawała wtedy po stronie rosyjskiej, ale jednak te działania rosyjskie koncentrowały się w rejonie Bachmutu. I dzisiaj właściwie mamy dokładnie taką samą sytuację, z tym, że te walki pozycyjne i ograniczenie starć jeszcze tylko wzrosło na znaczeniu i wzrosło na sile. Działania rosyjskie jeszcze bardziej skoncentrowały się pod Bachmutem i w samym Bachmucie właściwie, a na pozostałych odcinkach obserwujemy stopniową stagnację. Te działania rosyjskie działania zaczepne, które wcześniej były właściwie codzienne, po kilkanaście razy Rosjanie szturmowali ukraińskie pozycje obronne. Tak teraz ta liczba szturmów rosyjskiej piechoty wyraźnie osłabła. Mało tego, osłabła skala rosyjskich uderzeń artyleryjskich na wszystkich odcinkach poza Bachmutem, co jakoby miałoby być związane z tym, iż po pierwsze Rosjanie koncentrują swoje wysiłki w Bachmucie, aby zdobyć jak najszybciej pozostałą pod kontrolą ukraińską część miasta, czyli zachodni Bachmut, a po drugie jest związane z wyczekiwaniem na ukraińską kontrofensywę, która miałaby się rozpocząć lada dzień, lada tydzień, lada miesiąc, w zależności od źródeł mamy różne koncepcje, ale właściwie to prawdą jest to, że Rosjanie rzeczywiście ograniczają możliwości działania własnych wojsk i rzeczywiście skupiają się na działaniach właściwie obronnych, wzmacniając pozycje głównie na odcinku południowym, tam gdzie wszyscy tych działań ukraińskich się spodziewamy. Michał, no właśnie, czy my jeszcze rozmawiając jakiś czas temu dywagowaliśmy, kiedy ta kontrofensywa nastąpi, wiadomo warunki terenowe, warunki pogodowe, które są ważnym, istotnym elementem, czynnikiem wpływającym na to, czy ta kontrofensywa się rozpocznie. Danilow powiedział, że ta ofensywa de facto już trwa. Jak to widzi Michał Nowak? Czy my możemy się nagle spodziewać dnia, w którym zobaczymy czołgi, samoloty, artylerię zaczynającą jakiś potężny ostrzał, czy to będą jakiegoś innego typu działania? Ja skłaniam się ku koncepcji, że nie będziemy mieli jednej szerokiej, punktowej operacji ofensywnej wojsk ukraińskich, a będziemy obserwowali powtarzające się po sobie uderzenia na wybranych odcinkach frontu w oddaleniu od siebie. To znaczy nie będzie jednego szerokiego uderzenia gdzieś na Zaporożu, tylko Ukraińcy będą atakować na całej szerokości frontu w wybranych miejscach, tak aby zmylić przeciwnika, a to rzeczywiste uderzenie nastąpi gdzieś w połowie albo pod koniec tego pasma działań strony ukraińskiej, bo to, co Ukraińcy muszą uzyskać, to jest zaskoczenie. Nie zaskoczą przeciwnika tym, że zaatakują, nie zaskoczą prawdopodobnie go tym, gdzie zaatakują, bo główne uderzenie siłą rzeczy raczej będzie wychodzić jednak na odcinku południowym, bo jest on najbardziej perspektywiczny, jeżeli chodzi o korzyści z punktu widzenia politycznego, bo przejęcie kontroli nad Swatowem, Kreminną, nad szeregiem wiosek na Ługańszczyźnie, czy nawet odzyskanie rejonów w pobliżu Siewierodoniecka, Lisiczańska nie będzie miało takiego wymiaru propagandowego, prestiżowego, politycznego, jak przecięcie korytarza na Krym. Stąd też ten kierunek południowy jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobny. Świadomi są tego oczywiście Rosjanie, ale nie są świadomi tego, kiedy to uderzenie nastąpi i dokładnie w jakim miejscu na tym dość jednak długim, szerokim odcinku frontu południowego. Więc te działania ze strony ukraińskiej w pewnym wymiarze już trwają. Przede wszystkim trwają w wymiarze wojny informacyjnej, bo obserwujemy powtarzające się po sobie kolejne wypowiedzi ukraińskich decydentów wojskowych i polityków, którzy mówią o tym, że ukraińska ofensywa rozpocznie się za kilka tygodni, że rozpocznie się w maju, że rozpocznie się pod koniec kwietnia, że sprzęt już dociera, że sprzęt już dotarł, że trwają działania artyleryjskie, że działania artyleryjskie się rozpoczną. Mamy niedawno wysyp informacji i nagrań z
brodzenia pojazdów po przeszkodach wodnych, co miałoby jakoby sugerować gotowość do forsowania Dniepru, ale to wszystko może być element wojny informacyjnej, a rzeczywista operacja ofensywna będzie wyglądała zupełnie inaczej niż się oczywiście wszyscy spodziewamy, bo tak jak te działania ukraińskie zakończyły się pewnym sukcesem na terenie obwodu charkowskiego we wrześniu ubiegłego roku, tak wszyscy spodziewali się wtedy działań na kierunku chersońskim. One się rzeczywiście rozpoczęły, ale kilka dni później Ukraińcy uderzyli spod Bałaklii i dotarli aż pod Kreminne i pod Swatowo. Zaskoczyli przeciwnika i stąd też sukcesy terytorialne nastąpiły. Na Chersońszczyźnie zaskoczenia nie było i tam Ukraińcy zostali szybko zatrzymani po przekroczeniu rzeki na wysokości Dawidowego Brodu i właściwie działania tam zamarły na kolejne dwa miesiące, aż do wycofania się wojsk rosyjskich w porządku na lewy brzeg Dniepru. Więc zagrożenie dla Ukraińców teraz też istnieje, że zostaliby szybko zatrzymani przez Rosjan właśnie na froncie południowym, ale jeżeli udałoby im się zaskoczyć przeciwnika, najpierw zaatakować na innych odcinkach, zmusić Rosjan do przerzucenia odwodów rezerw na inne zagrożone odcinki, to perspektywy zakończenia powodzeniem tych działań są jednak większe. Michał, obserwujemy na Telegramie w rosyjskich środkach masowego przekazu takie informacje o tym, jakoby właśnie w obszarze Krymu, w rejonie Białgorodu powstają jakieś linie umocnień rosyjskie. Czy my możemy mówić tylko i wyłącznie o możliwej kontrofensywie ukraińskiej, czy jednak gdzieś z tyłu głowy może być też taka myśl, że możemy się również spodziewać jakiegoś uderzenia rosyjskiego, czy na to jednak się nie zapowiada? Ja zgadzam się z tą częścią analityków, która twierdzi, że jedna i druga strona posiada odwody do tego, aby wyprowadzić jedno duże uderzenie bądź szereg mniejszych działań, ale jedna i druga strona stoi na takim stanowisku trochę w rozkroku. Mogliby rzeczywiście zaatakować, ale ryzyko wpadnięcia w dobrze umocnione pozycje przeciwnika, rozbicia tam własnych wojsk i następnie oczekiwania na kontruderzenie przeciwnika jest bardzo wysokie. Stąd też zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy woleliby, aby to przeciwnik uderzył pierwszy. Moim zdaniem czas gra tu na niekorzyść strony jednak ukraińskiej. Ukraińcy muszą mieć tą świadomość, że Zachód teraz jeszcze wspiera wymiernie ukraińskie wysiłki zbrojne, dostarcza broń, dostarcza amunicję, ale powoli dociera jednak do tej ściany, zwłaszcza jeżeli chodzi o przekazywanie sprzętu ciężkiego. Te możliwości państw europejskich przede wszystkim właściwie już się kończą, pozostaną Stany Zjednoczone, które jednak większy ciężar tego dozbrajania Ukrainy zrzucały na Europę Zachodnią, na Polskę i państwa Europy Zachodniej, same w ograniczonym stopniu przekazywały broń Ukrainie, bardziej skupiały się na przekazywaniu jednak amunicji, więc w przyszłym roku 2024 ta skala wsparcia ze strony Zachodu będzie jeszcze mniejsza niż w roku 2023, kiedy to może być pod koniec tego roku wyraźnie niewystarczająca do prowadzenia działań, więc Ukraińcy chcąc jednak jeszcze wymusić na Zachodzie wzmocnienie tego zaangażowania, musieliby uzyskać jakąś przewagę, wyraźne zwycięstwo, aby pokazać Zachodowi, że to wsparcie ma znaczenie, że ono jest dobrze wykorzystywane. No i przede wszystkim pamiętajmy, że wojna cały czas toczy się na terytorium Ukrainy i to Ukraina musi wyzwolić okupowany obszar, a nie przeciwnie. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że Ukraińcy jako tacy, jako naród ukraiński jest doświadczony działaniami wojennymi dużo bardziej niż rosyjski. Przytłaczająca większość Rosjan żyje obok tej wojny i nie ma świadomości tego, iż jakakolwiek wojna trwa poza wpływem sankcji, chociaż ten wpływ sankcji na życie takiego szarego obywatela Federacji Rosyjskiej nie jest tak znaczący, jakby mogło nam się wydawać. Więc to jednak ta presja co do prowadzenia działań ofensywnych moim zdaniem jest bardziej po stronie ukraińskiej i Rosjanie mogą mieć czas ku temu, aby jednak zadowolić się oczekiwaniem i stopniowym mieleniem swoich zasobów, ale i w jakiejś części zasobów ukraińskich w takich bitwach, które obserwujemy w tym momencie w rejonie Bachmutu, a po upadku Bachmutu podobne starcia będziemy obserwowali, czy to w rejonie Czasiwego Jaru, Konstantynówki, czy gdziekolwiek indziej na terenie obwodu donieckiego. No właśnie, Michał, Bachmut. Jak wygląda sytuacja w mieście? Lider grupy Wagnera twierdzi, że 80%, niemal 80% miasta jest już w rękach sił rosyjskich. Ukraińcy twierdzą, że cały czas bronią miasta. Dlaczego ten Bachmut nadal jest tak ważny dla Ukraińców i analogicznie czemu Rosjanie skupiają się tylko i wyłącznie na tym mieście?
To najpierw powiem, że jedni i drudzy mówią właściwie prawdę, bo Ukraińcy rzeczywiście bronią się w Bachmucie, w tym, że w zachodnim Bachmucie. Po drugie, Prigorzyn nie minął się daleko z prawdą, mówiąc, że około 80% miasta jest zajętych przez Rosjan, bo to jest mniej więcej około 75%, trochę ponad procent zabudowy administracyjnej w administracyjnych granicach miasta jest już pod kontrolą rosyjską. Linia frontu ciągnie się wzdłuż linii kolejowej w zachodniej części miasta. I jest to właściwie ostatnia linia obrony, w oparciu o którą Ukraińcy mogą kontynuować działania właśnie obronne w samym Bachmucie. Później będą już stopniowo wypychani z zachodnich obszarów i zmuszani do całkowitego wycofania się z Bachmutu. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie mam danych, czy to ze sztabu rosyjskiego, czy ukraińskiego, dlaczego jedna i druga strona decyduje się na prowadzenie działań. Wychodzi na to, że zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy wychodzą z założenia, iż te działania, które toczą się w rejonie Bachmutu, są z punktu widzenia objętych przez nich strategii korzystne. W innym wypadku takich działań by prawdopodobnie nie prowadzili. Natomiast nie należy też odrzucać scenariusza, w którym albo Rosjanie, albo Ukraińcy podjęli jednak strategiczną pomyłkę, decydując się na prowadzenie tak ciężkich walk najpierw pod Bachmutem, a teraz już w samym Bachmucie, bo straty zarówno rosyjskie, jak i ukraińskie są bardzo wysokie. Ten współczynnik strat jest zmienny w zależności od odcinka, w zależności od dnia walk. I nie można tutaj rzucać jakimiś szacunkami 1 do 1, 1 do 3, 1 do 5, bo on się zmienia po prostu w zależności od wielu czynników. Ale tak jak powiedziałem, Bachmut jest bardzo istotny zarówno dla Rosjan, jak i dla Ukraińców. Ukraińcy z Bachmutu się wycofać nie wycofali, nie podjęli takiej decyzji w momencie, kiedy ona jeszcze była najbardziej logiczna, czyli na początku lutego, kiedy można było wycofać się w sposób zorganizowany. Nie podjęli tej decyzji później, kiedy wymagałoby to jednak przebijania się przez drogi pod ostrzałem. No a w tym momencie ten garnizon, który broni już zachodniej części miasta, jest w tak trudnym położeniu, że ewentualny proces odwrotu w żadnym wypadku nie byłby odwrotem zorganizowanym, bo główne drogi utwardzone są pod rosyjską kontrolą ogniową na wybranych odcinkach. Ukraińcy korzystają z dróg polnych, gruntowych przez pola, które są błotnymi pułapkami miejscami, a miejscami też są pod rosyjską kontrolą ogniową. Może jest to ostrzał bardziej pośredni niż bezpośredni, ale jednak. Więc proces odwrotu z miasta będzie raczej krwawy dla strony ukraińskiej, więc można stwierdzić, że jednak tutaj pewne rzeczy przespano i o tym twierdziła część ukraińskich żołnierzy, która broni Bachmutu. Z drugiej strony Rosjanie, angażując się w walki w Bachmucie, nie tylko wytracają tam część swoich sił, przede wszystkim jednak grupę Wagnera, i to już nie tylko zmobilizowanych więźniów, bo ci w większości już zostali wytraceni, ale oddziały kadrowe grupy Wagnera, doświadczonych żołnierzy, doświadczonych najemników, którzy stanowili istotną część rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie. Ponadto Rosjanie wyraźnie osłabili działania na innych odcinkach i niekoniecznie jest to związane z zaangażowaniem oddziałów lądowych, a z zaangażowaniem własnej artylerii, która w większej części została rzucona na Bachmut. Więc Rosjanie nie mogli ostrzeliwać na wystarczającym poziomie innych punktów umocnionych sił ukraińskich, czego efekty widzieliśmy na zachód od Kreminy, zachód od Swatowa, w rejonie Kupiańska, Dworicznej, tam gdzie nie udawało się Rosjanom przełamać ukraińskiej obrony, między innymi ze względu na to, że brakowało odpowiedniego wsparcia lotniczego, artyleryjskiego, czego nie brakowało z całą pewnością Rosjanom w Bachmucie, o czym również twierdzili Ukraińcy. Więc ta bitwa z punktu widzenia jednej i drugiej strony, tak patrząc z zewnątrz, ma swoje plusy i minusy. Nie do końca wiemy i prawdopodobnie szybko nie będziemy wiedzieli, co przeważa dla Rosjan i Ukraińców. To raczej będziemy mogli zobaczyć, jak bitwa o Bachmut się zakończy i jakie będą jej konsekwencje. Kto wtedy przejmie inicjatywę, kto będzie w stanie wyprowadzić pierwsze uderzenie, czy kto będzie okazywał pewne oznaki słabości, bo wyraźnie będziemy mogli wtedy wyciągać wnioski, że są to efekty tych wielomiesięcznych walk w rejonie Bachmutu. Michał, ja tak analizując między innymi twoje informacje na twoich mediach społecznościowych, ale też innych analityków, spójrzmy na Bachmut z góry. Przyjmijmy, że Rosjanie zdobywają miasto. Co im pod takim względem właśnie strategicznym, taktycznym, pod względem osoby, która zajmuje się właśnie działaniami wojennymi, typowo ruchami wojsk, co daje zdobycie Bachmutu Rosjanom? Czy to spowoduje załamanie jakiejś ukraińskiej obrony, czy jednak będzie tylko i wyłącznie sukcesem propagandowym?
To nie powinno doprowadzić do załamania ukraińskiej obrony, bo za Bachmutem na zachód od miasta mamy pasmo wzgórz, dalej kolejne aglomeracje miejskie, teren zurbanizowany, które Rosjanie będą musieli zdobywać. Ale spójrzmy na to z punktu widzenia rosyjskiego. Rosjanie wprost deklarują, że ich celem jest zajęcie Donbasu, a więc zajęcie obwodu donieckiego, aby zająć obwód doniecki z jego głównymi miastami, Konstantynówką, Słowiańskiem, Kramatorskiem, muszą wcześniej zdobyć Bachmut. To jakby nie da się tego zrobić w inny sposób i zdecydowali się na kontynuowanie działań o charakterze walk miejskich w Bachmucie, a Ukraińcy tę rękawicę po prostu podjęli i również kontynuują działania w samym mieście, nie prowadząc wcześniej odwrotu, więc upadek Bachmutu moim zdaniem nie doprowadzi do żadnego kaskadowego załamania się linii obronnych. Ukraińcy mają rozbudowane umocnienie na zachód od miasta i w oparciu o te umocnienia będą się mogli dalej bronić. Przed Rosjanami ciężka, krwawa przeprawa do tego, aby podejść pod i rozpocząć walki o Czasiv Jar, o Konstantynówkę, a do podejścia, tym bardziej zdobywania Kramatorska, Słowiańska, to jeszcze bardzo, ale to bardzo daleka droga. No ale znowu wracamy do tego, o czym powiedziałem. Rosjanie chcą zdobyć obwód doniecki. Żeby to zrobić, muszą zdobyć Bachmut. To ja jeszcze pod względem Bachmutu zapytam o Ukraińców. Często się pojawia informacja, ona się przewija w mediach głównego nurtu o tym, że Rosjanie tracą olbrzymią ilość żołnierzy właśnie w rejonie Bachmutu. Czy sądzisz, że postawa Ukraińców właśnie wiąże się z tym, żeby spowodować jak największe straty wśród sił rosyjskich? No i tu na to należy spojrzeć z dwóch perspektyw, przy czym nie wiemy, która z nich jest bliższa prawdy. Rosjanie twierdzą, iż Bachmut jest pułapką na Ukraińców, jest workiem i celowo nie domykali okrążenia, aby doprowadzić do tego, iż kolejne ukraińskie jednostki wchodzą do tego worka bez dna i tam są rozbijane, tam się wyczerpują, wykrwawiają. Z drugiej strony Ukraińcy twierdzą, że Bachmut jest taką pułapką na muchy, tymi muchami są Rosjanie, którzy w tą pułapkę wpadają i również tam się wykrwawiają i wytracają swoich żołnierzy. Jak jest naprawdę? Nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie poza rosyjskim sztabem, poza ukraińskim sztabem. Te informacje do nas nie docierają. Nie wiemy, jakie są rzeczywiste straty wojsk rosyjskich, jakie są rzeczywiste straty wojsk ukraińskich. Pojawiały się różnego rodzaju szacunki, różnego rodzaju informacje. Z całą pewnością straty zarówno rosyjskie, jak i ukraińskie są bardzo wysokie i bardzo ciężkie, bo to widzieliśmy na nagraniach, ale daleki jestem od twierdzenia, że Bachmut jest jakimś ogromnym kosztem dla Rosjan, że każdego dnia pod Bachmutem i w Bachmucie padają stosy rosyjskich trupów, bo gdyby tak rzeczywiście było, to Rosjanie nie byliby w stanie kontynuować działań w rejonie Bachmutu i kontynuować działań wojennych w ogóle na Ukrainie. Z drugiej strony mówienie kategoriami rozbijania trzonu sił ukraińskich w Bachmucie też jest dalekie od prawdy, bo odwody Ukraińcy posiadają, też szkoliły się na zachodzie i są przygotowywane do podjęcia działań ofensywnych, ale z całą pewnością ten koszt bitwy o Bachmut wpłynie na jedną i na drugą stronę pod wieloma względami, pod względem utraconej siły żywej, utraconych żołnierzy, pod względem utraconego sprzętu, zmarnowanej, wykorzystanej amunicji. Pytanie, na kogo wpłynie bardziej? Ja tego nie wiem. Wydaje mi się, że mało kto zna odpowiedź na to pytanie. Odpowiedź na to pytanie po prostu poznamy w ciągu najbliższych kilku miesięcy po zakończeniu się starć w rejonie Bachmutu. Wiesz, Michał, mnie zastanawia, no bo tak naprawdę opierając się o straty rosyjskie, no to analizujemy to, co przedstawią w codziennym raporcie Ukraińcy, tak? W ostatnie kilka tygodni, no to był rzeczywiście duży spadek tych danych, tej ilości zabitych rosyjskich żołnierzy, którzy Ukraińcy podawają, ale skoro front de facto stoi, a walki toczą się de facto w Bachmucie, takie zażarte, no to ta ilość podawana przez Ukraińców jest naprawdę dość spora nadal, bo ja rozumiem, że te raporty są, to nie jest, jak wiele osób myśli, codzienny raport, tylko te dane spływają do sztabu generalnego i są podawane, no ale jeżeli wierzyć Ukraińcom, no to Rosjanie ponoszą olbrzymie straty. No właśnie, jeżeli wierzyć Ukraińcom, ale no gdyby tak było, no to każdy rosyjski żołnierz kilkunastokrotnie czy kilkukrotnie odniósłby już rany na tej wojnie. To jest po prostu nie trzyma kupy. Te informacje nie mogą być zgodne ze stanem faktycznym. To jest niemożliwe, żeby Rosjanie ponieśli aż tak wysokie straty. I podobnie te propagandowe szacunki rosyjskie, oficjalne dane rosyjskie do strat ukraińskich również są całkowicie niewiarygodne. Prawda gdzieś tam leży, może po środku, a może bliżej jednej lub drugiej strony, tego nie wiemy. Bachmut jest ogromnym kosztem.
kosztem dla jednej i drugiej strony. Naprawdę nie wiemy, czy to Rosjanie ponoszą dużo większe straty i ten współczynnik strat jest bardzo korzystny dla Ukraińców. Na pewnym etapie z pewnością był on bliski tych 5-1, 4-1 i był bardzo korzystny, ale te dane, które do nas spływały w ostatnich tygodniach, kiedy walki przenosiły się już do Bachmutu i zwłaszcza po tym, jak Rosjanie osiągnęli kontrolę ogniową nad głównymi drogami do miasta, no to siłą rzeczy wtedy ten współczynnik strat spadał, jego korzyść dla strony ukraińskiej spadała, bo problem z ewakuacją rannych był ogromny, bo drogi pod ostrzałem, problem z dowozem amunicji ogromny, znowu drogi pod ostrzałem, rotacja żołnierzy, dowóz zaopatrzenia, dowóz żołnierzy, to wszystko było bardzo utrudnione i Ukraińcy ponosili wysokie straty właśnie z uwagi na przecięcie szlaków komunikacyjnych, też objęcie ich rosyjską kontrolą ogniową. O tym mówili sami ukraińscy żołnierze, którzy bronili Bachmutu, o tym mówiły analizy, artykuły choćby z ukraińskiego Kyiv Independent, którego nie można w żadnym wypadku oskarżać o jakąś prorosyjskość, bo to jest medium ukraińskie i tam były głosy żołnierzy, między innymi ukraińskiej 46. Brygady Powietrzno-Desantowej, którzy wprost mówili o głębokich problemach zaopatrzeniowych, problemach z dostawami medykamentów, amunicji, brakiem stosownego wsparcia artyleryjskiego i przewagą rosyjskiej na tych wszystkich polach. Więc to siłą rzeczy prowadziło do tego, że straty ukraińskie rosły i ten współczynnik strat na polu Rosja-Ukraina nie był już tak korzystny dla wojsk ukraińskich jak w poprzednich miesiącach, kiedy Rosjanie z uporem maniaka walili głową w mur pod Bachmutem, ale wraz z tym jak upadła Jakowliwka, co pozwoliło oskrzydlić Soledar, a upadek Soledaru pozwolił oskrzydlić Bachmut od północy, sytuacja się zmieniała. No, my mieliśmy przyjemność rozmawiać z jednym z ukraińskich żołnierzy przedwczoraj. No, nie dał nam bardzo jakichś pozytywnych informacji. Porozmawialiśmy chwilę o stratach i sam przyznał, że straty sił ukraińskich w tym rejonie są ogromne, a szacunki są niedoszacowane. Państwa, jeżeli interesuje temat analizy tego, co dzieje się obecnie na froncie, odsyłamy oczywiście na media społecznościowe Michała Nowaka. Zapraszamy na stronę Nowego Ładu, gdzie znajdą Państwo niemal codzienne raporty z tego, co dzieje się na Ukrainie. Michał, bardzo Ci serdecznie dziękujemy za poświęcony czas. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli porozmawiać o kontrofensywie ukraińskiej, która przyniesie wyzwolenie ukraińskich terenów. Państwa zachęcam do polubienia naszego filmu, zostawienia subskrypcji i do odwiedzenia warnews.pl na Twitterze. Dzięki, Michał. Dziękuję bardzo i zachęcam oczywiście do zasubskrybowania kanału kolegów. Na pewno na to liczą i ta pomoc im się z Państwa strony przyda. A ja za dzisiaj serdecznie dziękuję za rozmowę, a Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Dziękuję bardzo.